Czym się różni Amstaff od Pitbulla? Bardzo często obie te rasy uznajemy za jedną i właściwie nic w tym dziwnego, ponieważ poza terytorium Stanów Zjednoczonych ta rasa Pitbulla, no ona właściwie nie jest uznawana. W rzeczywistości należałoby porównywać takie rasy jak Amstaff, czyli American Staffordshire Terrier, a Pitbull, czyli American Pitbull Terrier. Tak właściwie brzmią nazwy tych ras. I o ile Amstaffy są uznawane jako rasa wszędzie tam, gdzie organizacja, czyli ta FCI, Międzynarodowa Federacja Kynologiczna działa, o tyle Pitbull jest uznawany tylko na terytorium Stanów Zjednoczonych, tam gdzie, na terytorium Ameryki Północnej, tam gdzie to ta Międzynarodowa Federacja Kynologiczna no właściwie nie działa. Zanim jednak zacznę, zapraszam do zasubskrybowania, ocenienia, skomentowania, opublikuj, poleć, pokaż znajomym ten materiał, inne materiały, ten kanał. Wróćmy jednak do Amstaffów i Pitbulli. Po pierwsze, obie te rasy, mówmy już na to, że to są dwie różne rasy, mają wspólne pochodzenie, a rozejście się na takie dwie różne rasy wynikło z powodu różnych celi stawianych psom przez hodowców. Dlatego wiele osób mówi, że każdy Amstaff może być Pitbullem, ale Pitbull nigdy nie będzie Amstaffem. Więc gdzie są te różnice? Oczywiście nie w wyglądzie, bo można powiedzieć, że to są bliźniaki. Tych różnic właściwie nie ma. Są to psy, jak doskonale wiemy, nie za duże, do 53-5 cm wysokości, do 27-30 kg wagi. Bardzo mocno, bardzo muskularnie zbudowane. Każdy, kto zobaczy Pitbulla czy Amstaffa, widzi, że to jest pies bardzo silny, o bardzo silnym charakterze. Pies, który lata temu był właśnie stworzony do walk, do tego, żeby być najsilniejszy. Najważniejsze różnice to charakter, ale pamiętajmy, że te rasy są właściwie bardzo pokrewne. Tu i tu najważniejsze jest wychowanie i prowadzenie, tak żeby ten pies był odpowiednio wychowany, ten charakter, żeby był taki jak trzeba, żeby nie stanowił zagrożenia, żeby nam nie sprawiał problemów. Tu i tu to wychowanie jest najważniejsze. Amstaffy i Pitbulle są psami wymagającymi bardzo doświadczonego właściciela, kogoś, kto naprawdę zna się na psach, potrafi je wychować, ale o tym to zapraszam do materiałów na przykład poświęconych Amstaffom. Tam się dowiemy, dlaczego tak jest i jakie mogą być problemy, kiedy będą one źle wychowane. Musimy pamiętać, że w Europie jako takich nie ma hodowców Pitbulli, ponieważ ta rasa tutaj właściwie można powiedzieć nie istnieje. Są za to Amstaffy. Te Pitbulle, te hodowle tych Pitbulli są wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Amstaffy były, to rozdzielenie się wynikło z tego, że Amstaffy były hodowane jako psy rodzinne, jako psy do towarzystwa, które miały towarzyszyć człowiekowi, nie miały być groźne, nie miały być jakieś wybitnie bojowe, tylko miały być psami, które nam towarzyszą, z którymi żyjemy, które oczywiście będą świetnymi stróżami, będą obrońcami, ale musimy pamiętać, że jest to rasa psów, które miały towarzyszyć człowiekowi, wykonywać jego polecenia. Natomiast Pitbulle, to rozdzielenie wynikało z tego, że Pitbulle miały być psami bardziej agresywnymi, psami, które kiedyś były stosowane do walki, do stróżowania. Miały być to psy bardziej zacięte, o trudniejszym charakterze, z większą dozą agresji, o wiele mniejszą tolerancją na psy inne. No i w ten sposób nastąpiło to rozejście się. Pitbulle agresywniejsze, stworzone do walki, Amstaffy miały być jakby, można powiedzieć, ułagodzone, miały być psami rodzinnymi. I tu są te największe różnice. Nie wygląd, tylko charakter. Pamiętajmy tylko, że Pitbulle te obecne, te hodowane w Stanach Zjednoczonych, to nie są te Pitbulle, co sprzed 100-120 lat. Nikt teraz nie hoduje, Pitbulli do walki.
One stały się też psami bardziej rodzinnymi, psami towarzyszącymi człowiekowi. Oczywiście jednak posiadają troszkę trudniejszy charakter, troszkę większą dozę tej agresji, więc można porównywać te rasy i chociaż według wielu pitbull jest tylko, można powiedzieć, takim podgatunkiem, jedną z części rasy amstaffów, to jednak na przykład właśnie w tych w Ameryce Północnej są to dwie różne gałęzie. Ale niestety u nas na przykład w Polsce istnieje taka, według wielu nazywają pitbullami psy, mieszańce, czy też rasy, o których nic nie wiedzą. Psy, które są, były hodowane do walk, no i mają one bardzo złą opinię, a ktokolwiek, kto hoduje właśnie psa tylko do walki, no to powinien leczyć się po prostu. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.